A co ze zmianą życia? Chciałbym was zapytać. Na bazie logiki i rozumu, gdybyście byli diabłem i doprowadzili jakiegoś człowieka do pogrążenia się po uszy w grzechu, czy nie byłoby w waszej mocy odstąpić od niego i przestać torturować go pokusami? Czy nie moglibyście pozwolić ludziom żyć dobrze zamiast źle? Oto jeszcze jeden cytat z Wielkiego Boju. Kusiciel często najskuteczniej działa przez tych, którzy wydają się nie mieć z nim nic wspólnego. Jeden człowiek o wysokiej kulturze, inteligencji i gładkich manierach, który nigdy nie dopuścił się tego, co powszechnie nazwane jest niemoralnym czynem, może stać się wypolerowanym narzędziem w rękach szatana. Diabeł nie rzuca wszystkich od razu do rynsztoku. Używa ludzi, których życie wydaje się być zmienione, dobre, moralne, etyczne, uprzejme i miłe. Pozwólcie mi zadać wam kolejne pytanie. Jeśli szatan wpędził kogoś w narkomanię i ponosisz za to główną odpowiedzialność, czy nie sądzicie, że może wycofać się i przestać być kusicielem człowieka, pozwalając mu odnieść zwycięstwo nad narkotykami? Czy to jest możliwe? Jeśli tylko pytam. Ja tylko pytam. Innymi słowy, dochodzicie do wniosku, że fakt zmiany życia jakiejś osoby nie dowodzi działania mocy Bożej. Gdy więc usiadłem i przeczytałem to wszystko, co przed chwilą czytałem wam, rozważyłem wszystkie możliwości i powiedziałem sobie, skoro nie mogę zdecydować, czy jest coś prawdą, czy nie, na podstawie działania nadnaturalnej mocy, ani cudownych zjawisk, ani wywyższania Jezusa i Biblii, ani podkreślenia miłości i szczęścia, ani pewnej formy wzniosłej religii, ani nawet na podstawie zmiany życia ludzi, to powiedzcie proszę, na jakiej podstawie mogę to określić? To jest bardzo ważne pytanie. Niełatwo na nie odpowiedzieć. Jak mamy zdecydować? Chciałbym przeczytać wam część odpowiedzi na to pytanie z cytowanej wcześniej książki Wielki Bój. Opisuje coś, co będzie miało miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa. Nim Pan przyjdzie po raz ostatni na ziemię, by sądzić ludzi, wśród Jego wiernych nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Czy to nie brzmi dobrze? Koniec z powierzchownym chrześcijaństwem, ożywienie, jakiego nie było od czasów apostolskich. Potrzebujemy tego. Duch Boży będzie wylany na dzieci Boże. Teraz intryga staje się jasna. Posłuchajcie. Wróg dusz pragnie zahamować to dzieło, zanim więc nadejdzie czas tego przebudzenia, zastroszczy się o to, by je udaremnić przez prowadzenie kontrataku. We wszystkich kościołach, które będzie w stanie poddać swojej zwodniczej mocy. No dobrze, możesz już dalej nie czytać, powiecie. W jakich kościołach? W których? Jeśli chcecie powiedzieć, to musi oznaczać, że we wszystkich, z wyjątkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? Bądźcie ostrożni, zaczekajcie. We wszystkich kościołach, które będzie w stanie poddać swojej zwodniczej mocy, upozoruje wylanie szczególnego Bożego błogosławieństwa, będzie się to objawiać wielkim zainteresowaniem religią, tłumy będą zachwycone tym, że Bóg cudownie działa dla nich, podczas gdy będzie to dzieło zupełnie innego ducha. Poprzez to religijne zwiedzenia szatana będą się starały rozciągnąć swój wpływ na cały chrześcijański świat. To ma się wydarzyć niebawem. Ma się to stać przed prawdziwym ożywieniem. Gdy to ujrzysz, możesz być pewny, że coś wielkiego jest przed nami. Czas wielkiego przebudzenia nadszedł. Co zamierzasz zrobić, przyjacielu? Teraz zwróćcie uwagę na te słowa. We wszystkich kościołach, które będzie w stanie poddać swojej mocy zwodniczej, tam właśnie zacznie się kontratak. A oto jeszcze coś, co powiedziano nam na temat tego kontrataku. Antychryst zamierza przedstawić cudowne dzieła przed naszymi oczami. Zwiedzenie będzie tak podobne do prawdy, że niemożliwe będzie odróżnić je bez pomocy Pisma Świętego. Każde stwierdzenie i każdy cud powinien być oceniany na podstawie świadectwa Biblii.
Rzeczywiście, studiując to zagadnienie, ze zdumieniem zdałem sobie sprawę, że nawet ci, którzy są pod Bożą opieką, mają stanąć twarzą w twarz z ukazującymi się ich w postaci zmarłych bliskich osób demonami. Wcześniej sądziłem, że to zdarza się tylko ludziom, którzy uczęszczają na seanse spirytystyczne, ale nie. Wasza babcia albo ciocia albo wujek może którejś nocy przyjść do waszego pokoju. Moglibyście wówczas zastanawiać się nad istotą tego doświadczenia, gdybyście wcześniej nie wiedzieli, że takie rzeczy przydarzać się będą ludowi Bożemu. Czy będziecie w stanie to znieść? Kontratak jest bardzo podobny do prawdy. Musicie wykryć go przy pomocy Słowa Bożego. Ale patrzcie, wyrzuciliśmy całą masę rzeczy, które mogłyby posłużyć nam jako test wykrywacz. Co nam pozostało? W wyniku naszego dotychczasowego studium został nam jeden wniosek. Kiedykolwiek usłyszysz o jakiejś cudownej manifestacji mocy, objawieniach miłości i o tym wszystkim, nie biegnij tam, by zobaczyć, co się dzieje. Innymi słowy, nie poszukuj sensacji. Chciałbym zadać pytanie, dlaczego ludzie szukają czegoś? Dlaczego robią to z takim uporem? Myślę, że szczególnie trafny komentarz tego zjawiska znalazłem w książce Ewangelizm. Jako ludzie popadliśmy w błąd. Cieszę się, że nie ja to powiedziałem. Powiedział to ktoś inny. Cóż to będzie bowiem za błąd? Poznaliśmy wymagania prawa Bożego i uczymy ludzi posłuszeństwa wobec nich. Wierzymy, że musimy dać z siebie wszystko, ale nie dostrzegamy, że musimy również wszystko wziąć. Nie dostaje nam tej ufności, tej wiary, która zachowuje duszę w Chrystusie. Przez brak wiary wielu starających się zachować Boże przykazania ma tak mało pokoju i radości. Czy zauważyliście to już wcześniej, jeśli nie mam doświadczenia sam na sam z Jezusem, wówczas posłuszeństwo przykazaniom Bożym i wysiłki zmierzające do prawego postępowania nie dają mi pokoju i radości? Do czego wtedy zaczynam zmierzać? Zwróćcie uwagę. Wielu czuje braki w swoim religijnym doświadczeniach. Pragną oni czegoś, czego nie mają. Niektórzy z nich zaczynają uczęszczać na spotkania uświęceniowe i zostają oczarowani sentymentalizmem tych, którzy łamią prawo Boże. Co sprawia, że dają się zinspirować i namówić do uczęszczania na spotkania takich czy innych grup w poszukiwaniu czegoś nowego? Sprawia to chłód mojego własnego doświadczenia, brak poznania i doświadczenia sprawiedliwości przez wiarę, chłód moich braci i sióstr w zborze. Postanowiłem, że to będzie wspaniały dzień, gdy w Bożym Kościele ludzie znajdą głębię swojego religijnego doświadczenia, której poszukują bez udawania się na poszukiwanie gdzie indziej. Czy pragniecie tego? Zostaliśmy ostrzeżeni przed udawaniem się na zewnątrz. W książce Ewangelizm czytamy. Jest mało bezpieczne, a jeszcze mniej potrzebne uczęszczanie na popularne spotkania uświęceniowe. Badajmy raczej Pismo z większą uwagą i gorliwą modlitwą, żebyśmy mogli zrozumieć podstawy naszej wiary. Mało bezpieczne, a jeszcze mniej potrzebne. Dobrze, powie ktoś. Ale przecież tu jest mowa o spotkaniach uświęceniowych z XIX i początku XX wieku. Pozwólcie, że zasugeruję wam, abyście porównywali przeciętnych wyznawców wtedy i teraz. Ludzie nie zmienili się zbyt wiele. Innym powodem, dla których ludzie angażują się w neopentakostalizm, jest to, że szukają oni zysków. Nowego Forda, $64,000, są przewygrywającymi chrześcijanami, szukają zwycięstwa. Tak naprawdę jestem zdania, że wielu członków mojego zboru jest przegrywającymi chrześcijanami, a przez to są oni otwarci niemal na wszystko, co może dać im pewność ich własnego zbawienia. Czy to możliwe? Gdybym tak był wrogiem,
i w jakiś sposób mógłbym wypełnić te braki, a w tym samym czasie uwikłać daną osobę w spirytystyczne zwiedzenia, byłaby to jedyna logiczna rzecz, jaką mógłbym zrobić, czyż nie? Dać człowiekowi zwycięstwo i w tym samym czasie pokazać mu niesamowitą manifestację ducha. Złą manifestację, bo pochodzącą od złego ducha. Oto logiczny sposób postępowania diabła. Bóg natomiast ma swój sposób zmiany naszego życia, polegający na poddaniu naszej woli. Wiąże się to z kompletną kapitulacją z naszej strony, której towarzyszy bolesne, przykre zmaganie. Trzeba ciężko pracować, aby zarobić na nowego Forda, nawet w naszych czasach. Trzeba też prawdziwego rachunku sumienia, złamanego i pokornego serca, które upadło na skałę. Jezusa Chrystusa, aby odkryć tajemnicę zwycięstwa i mocy Chrystusowej. Jeśli więc jest łatwiejsza droga, skrót, przeciętny człowiek znajdujący się pod wpływem sensacyjnych wydarzeń i pragnący wypełnienia wewnętrznej pustki, natychmiast może powiedzieć: dajcie, dajcie mi to. Czy Bóg przywodzi człowieka do posłuszeństwa, zanim daje mu dar Ducha Świętego, czy też daje mu dar Ducha Świętego, zanim przywiedzie go do posłuszeństwa? Oto jest pytanie. Mówiąc o posłuszeństwie, mamy na myśli wszystkie przykazania Boże. Jeśli poszlibyście dzisiaj na pewne spotkanie uświęceniowe, szukając tego, czego wam brak, znajdziecie moc, cuda, Biblię, Jezusa, miłość i zmienione życie. Tym jednak, co powinniśmy się w końcu znaleźć, obojętnie czy znaleźliście wcześniej, powinni być ludzie, którzy zachowują wszystkie przykazania Boże. Och, chcecie powiedzieć, teraz mówisz jak legalistyczny, szukający dziury w całym dumny adwentysta. Aby dowiedzieć, że nie chodzi tu o demonizacyjną dumę, mam nadzieję zająć stanowisko, z którym prawdopodobnie się zgodzicie. Weźmy pod uwagę dwa kościoły. Jeden wie o prawie Bożym i o wszystkich przykazaniach, ale nie ma zbyt głębokiego doświadczenia z Chrystusem. Drugi nie wie o prawie i przykazaniach i o wszystkich prawdach z tym związanych, ale zdaje się mieć doświadczenie z Chrystusem. W porządku. W której z tych grup Duch Święty zamanifestuje się w wielkich duchowych darach i objawieniach? W której z tych dwu? Nie spodziewam się, by miało to się stać w którejkolwiek z nich. Nie spodziewam się ujrzeć prawdziwej manifestacji Ducha Świętego w duchowych darach w grupie ludzi, którzy nie zachowują wszystkich przykazań Bożych, jak również wśród tych, którzy zachowują przykazania Boże, ale nie czynią tego przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. A więc w żadnej z tych dwóch grup. Wierzę, że manifestacja Ducha Świętego w pełni Jego mocy będzie miała miejsce, gdy nastąpi połączenie tych dwóch czynników. Zachowywanie przykazań Bożych, wszystkich przykazań, i doświadczenia z Chrystusem. Wówczas nastąpią manifestacje Ducha Świętego i Jego ostateczne dzieło zamykające historię Ziemi. To oznacza, że mogę być nie lepszy od innych ludzi, dopóki uważam, że mam jakikolwiek powód do duchowej dumy wynikającej z przynależności do określonego wyznania. Oto pewne wskazówki mówiące o tym, jak możemy ostatecznie podjąć decyzję w konflikcie na tle przykazań Bożych. Świadectwa. Szatan, otoczony przez złych aniołów, czyni cuda wszelkiego rodzaju, aby, jeśli to możliwe, zwieść i wybranych. Doświadczony i poddany próbie lud Boży znajdzie swą moc w znaku, o którym jest mowa w 2 Mojżeszowych, 20 rozdział, od 12 do 18. Tym znakiem jest Saba. Jeszcze jeden cytat, tym razem z 5 tomu komentarzy. Nikt nie musi być zwiedzony. Prawo Boga jest tak święte, jak Jego tron i każdy człowiek, który przyszedł na świat, będzie przez prawo sądzony. Nie ma innego standardu, na podstawie którego można dokonać oceny charakteru. O!
Ale przecież oni mają miłość. To za mało. Ale oni tak kochają Biblię. To za mało. Ale oni mają takie głębokie zrozumienie Pisma. O nie, nie. Nie ma innego standardu, na podstawie którego można by ocenić charakter, oprócz prawa Bożego. Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Czy zatem należy osądzać każdego zgodnie ze Słowem Bożym, czy też według indywidualnych oczekiwań i pretensji? Musimy strzec się udawanej świętości, która dopuszcza przestępowanie prawa Bożego. Zauważ, nie powiedziano tu pielęgnuje przestępstwo, ale dopuszcza, tylko dopuszcza je. I dalej w Review and Herald czytamy. Musi być wykonane dzieło przygotowania ludu, aby ostał się w dniu ucisku i każdy musi wykonać swoją część pracy. Wszyscy muszą przyodziać się w sprawiedliwość Chrystusa. Bądźcie tak ufortyfikowani w prawdzie, w Słowie Bożym, aby zwiedzenia szatana nie zostały przyjęte przez was jako prawdziwe przedstawienie mocy Bożej. Dwie gwarancje bezpieczeństwa. Doświadczenie sprawiedliwości Chrystusa w moim życiu i znajomość prawdy Bożego Słowa, które zawiera wszystkie Boże przykazania. Potrzebuję obu, aby właściwie ocenić, co jest złe, a co jest dobre. Wiemy też, że potrzebujemy ich obu, aby otrzymać dary i cudowną moc Ducha Świętego w Jego ostatecznej manifestacji. Chciałbym podzielić się prawdziwą nadzieją i zachętą z osobami, którzy szczerze szukają i badają. Nie wierzę, aby Bóg pozwolił takim ludziom ulec zwiedzeniu. Martwiłbym się, gdyby osoby te zostały zwiedzone wtedy, gdy trudno odróżnić zło od dobra, a schwytane w ten sposób w sieć nie potrafiłyby odróżnić zła od dobra, gdy będzie to zupełnie łatwe. Nabieram jednak otuchy, czytając Wielki Bój. Ci, którzy usilnie szukają prawdy i starają się oczyścić swe serce przez posłuszeństwo, przygotowując się tym samym do walki, znajdą w Bogu pewną ochronę. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby. Objawienie 3:10. Brzmi obietnica Zbawiciela. Prędzej wyśle on wszystkich aniołów z nieba w celu ochrony swojego ludu, niż pozostawi choćby jednego człowieka, który mu ufa, na pastwę szatana. Mówię więc do tych, którzy mocno tęsknią za czymś głębokim i wielkim, którzy poszukują i badają. Bóg was kocha. On jest z wami, ale on też, jestem tego pewien, chce, abyście serio potraktowali jego ostrzeżenia. Bóg nigdy nie prosi nas, abyśmy wyszli na zewnątrz w poszukiwaniu sensacji. Nie ulegajcie wrażeniu, jakie wywierają sensacyjne wydarzenia. Jeśli nie mogę otrzymać Ducha Świętego i wszystkich jego darów, które on ma w mojej małej izdebce, w mojej grupie, w moim zborze, na moim zgromadzeniu, na moim namiotowym, to nie będę szukał jeszcze innego miejsca, gdzie mogłoby się to stać. Czy jest to bezpieczne? Nie, znalazłem w Słowie Bożym miejsca, gdzie Bóg mówiłbym, abym szedł gdzieś indziej, szukać tego, co mi On obiecał, jak tylko w mojej izdebce. I nie inaczej, jak tylko na kolanach i w modlitwie. Dlatego też nie muszę nawet osądzać innego człowieka, czy jest on pod wpływem Boga czy diabła. Mogę powiedzieć, sąd należy do Boga. Jednocześnie bezpiecznie będę stał z daleka od zgromadzeń wątpliwej natury i nikt nie będzie mnie podejrzewał o to, że odstanę od wiary albo już odpadłem od Boga. W końcu nie próbujcie nigdy choćby tylko przyglądać się drogą na skróty do zbawienia. Drogi na skróty są bardzo niebezpieczne. Idąc na wycieczkę w góry, widzicie przy ścieżce ostrzegawczy znak. Nie chodź na skróty. Dlaczego? Bo jest to niebezpieczne. O, ale w takim razie będę musiał dłużej iść. To prawda. Droga będzie dłuższa. Skróty są niebezpieczne i często nigdy się nie kończą. Boża droga jest jedyną drogą. Módlmy się. Drogi Ojcze, który jesteś w niebie,
zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko ludźmi i wahamy się przed podjęciem decyzji w tak trudnych sprawach jak ta, ale prosimy Cię o Twoje prowadzenie i o Twojego ducha, abyśmy mogli wszystko zrozumieć. Ty wiesz, Panie, że ponad wszystko inne potrzebujemy w Twym Kościele Twojej obecności i Twojej mocy. Panie, ześlij ją na nas. Pomóż nam być otwartymi na nią. Pomóż nam przyjąć wszystko, z czym Duch czeka, aby nam dać. Według Twojej obietnicy pomóż nam paść na kolana, pojąć naszą bezradność. Prosimy Cię, Panie, prowadź ostrożnie tych, którzy poszukują, może w niewłaściwym miejscu. Prosimy, bądź z nami w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję.